Siemanko, z tej strony Adi, witam na swoim kanale. Dzisiaj baza trików, a w niej dwa bardzo ciekawe triki, które pojawiły się pierwszy raz w takim programie tworzonym przez Rio Ferdinanda. I w jednym z odcinków tego programu pojawili się właśnie Cristiano Ronaldo i Jeremy Lynch, którego możecie kojarzyć z F2 Freestylers. To było jeszcze oczywiście za czasów, kiedy Cristiano grał w Manchesterze United. Był powiedzmy tą najbardziej, nie wiem, utechnicznioną, efektowną wersją samego siebie, gdzie grał niesamowicie efektownie i wrzucał bardzo dużo różnych trików. Także dzisiaj, no w sumie z pomocą Łukasza, dzięki Łukasz, bo w sumie ty mi to odświeżyłeś, wysyłając mi to na Facebooku, cały ten filmik, ogarniemy sobie dwa triki z tego właśnie odcinka Fight Magazine. Jeden trik od Cristiano Ronaldo, drugi od Jeremy'ego Lynch'a. Jeden wymagający sporej dawki koordynacji i szybkości nóg, a drugi natomiast no to taka zmodyfikowana wersja Rabona Fake'a z przeciągnięciem piłki i odwróceniem się przez ramię. Także szykuje się szampańska zabawa. Przypomnę jeszcze może dla nowych widzów, którzy tutaj wpadli. Nauka trików to bardzo istotny element gry w piłkę nożną. Dzięki temu rozwijamy tak naprawdę wszystkie te praktyczne aspekty gry w piłę. Poprawiamy relacje z piłką, kontrolę, koordynację i przede wszystkim świetnie się bawimy. No o to przecież chodzi w piłce nożnej. Zaczynamy. Trik prezentowany przez Cristiano Ronaldo jest taki bardzo streetowy i przypomina troszeczkę taniec, ale niech to was nie zwiedzie, bo nie jest to prosta rzecz, wymaga to sporej dawki koordynacji i końcówka wymaga też sporej kontroli piłki. Także co musimy zrobić? Ja jestem prawonożny i trik ten zaczynam od lewej nogi. Wykonujemy stepovera, następnie lekko podskakujemy. Dalej, będąc już za piłką, przeskakujemy w prawą stronę. Robimy stepovera do środka prawą nogą i następnie zahaczamy jeszcze piętą lewej nogi piłkę, tak żeby ją sobie wybić przed siebie. Jeremy z F2 też wykonał tę kombinację, z tym, że on ją troszeczkę utrudnił i dodatkowo po tym ostatecznym wybiciu piłki dorzucił jeszcze drugą nogę, wykonując szybkie dwa kontakty i wybijając piłkę do boku. Proste. Proste. To lecimy z kombinacją Jeremy'ego Lynch'a. Do triku zabieramy się praktycznie tak samo jak do Rabona Fake'a. Jeżeli jeszcze Rabony Fake'a nie potrafisz, to odsyłam do mojego tutoriala, który jest tutaj. Link też zostawiam w opisie. I co robimy? Przeciągamy piłkę, ja robię to prawą nogą. Następnie prawą nogą wykonuję Rabona Fake'a, tym razem cofając piłkę za sobą i odwracając się przez lewe ramię. W ten sposób tworzymy sobie możliwość do szybkiego odwrócenia się z piłką, zmylenia obrońcy, czy może nawet oddania strzału albo jakiegoś podania otwierającego drogę kolegom z drużyny. Zrobienie tego triku nie powinno być aż tak trudne, jeżeli ktoś potrafi Rabona Fake'a. Problemem jest zrobienie tego na pełnej szybkości i na pełnej dynamice. Możemy ponownie zrobić to na dwa sposoby. Pierwszy, zatrzymując piłkę za sobą, szybko się odwracając, i drugi, przeciągając ją troszeczkę bardziej, otwierając sobie możliwość do bezpośredniego uderzenia tuż po odwróceniu się. Dobra, także to są dzisiejsze dwa triki na dziś, na dzisiejszą bazę trików. Dzięki Łukasz za podesłanie, za odświeżenie. Pamiętajcie, żeby katować, uczyć się jak największej ilości trików, ile tylko możecie, bo jest to bardzo ważny element do nauki gry w piłkę, tak naprawdę na każdą pozycję. Nieważne, czy grasz na obronie, czy grasz na bramce, czy grasz na napastniku. Baw się piłką, trenuj jak najwięcej trików, nowych kombinacji, bo to pomoże ci poprawiać dalsze umiejętności i tak naprawdę, co jest według mnie najważniejsze w piłce nożnej, to po prostu cieszyć się grą. No może pomijając ten aspekt nauki, bo niektóre triki są faktycznie mega frustrujące do ogarnięcia, także w sumie może się to negatywnie też odbić na twojej psychice. To może jednak lepiej nie uczyć się tych trudnych trików. Trenujcie, bawcie się grą, poprawiajcie swoje umiejętności. Kupujcie też moje e-booki treningowe, do których linka znajdziecie w opisie. Trzymajcie się, do kolejnego. Na razie.